Hej, dzisiaj bohaterem odcinka jest iPhone 11, bardzo popularny telefon ostatnio w iScratch. Dużo przychodzi ich codziennie po kilka sztuk. Ten jest akurat nasz. Jest w super kolorze czerwonym, możecie sobie obejrzeć. Fajny jest ten czerwony, bo nie jest taki ordynarny, że tak powiem, i jest dosyć stonowany, a jednocześnie fajnie rzuca się w oczy. Łatwo go znaleźć, no, dobrze wygląda, naprawdę chyba jedna z lepszych opcji kolorystycznych iPhone'a 11. Widziałem czarne, białe, taki fioletowy, no to ten fioletowy akurat mnie nie przekonuje, ale chyba nie jestem odbiorcą na niego, a ten jest uniwersalny, jest fajny i dla kobiet, i dla mężczyzn. No i co, dzisiaj będziemy go zabezpieczać szkłem hartowanym 3D szkło. To jest szkło z ramką, które pokryje cały ekran od brzegu do brzegu. To szkło jest o tyle fajne, że zostawia jeszcze minimalny margines na etui, aczkolwiek ważne jest to, żeby odpowiednio dopasować etui do telefonu i do szkła, żeby nic nie podważało. Jak kupujecie gdziekolwiek indziej poza iScratch szkło, to zwracajcie uwagę na krawędzie. To jest tak naprawdę najważniejszy element szkła 3D, bo często jest tak w takich tanich szkłach, że krawędź jest cieńsza i odstaje od ekranu, no i wtedy w przypadku dociśnięcia no ta krawędź momentalnie pęka, tak więc na to uważajcie, bo dużo osób przychodzi i mówi, że o, miało szkła 3D, ale już nie chcą, bo pękają, a szkła 3D no, pękają jak upadną, ale generalnie krawędź, jeśli jest cienka i odstaje od ekranu, no to przy drobnym dociśnięciu momentalnie pęknie, więc na to musicie uważać i zwracać uwagę. No albo po prostu przyjdźcie do iScratch i tu się zajmiemy waszym telefonem tak jak należy. Okay, zrobimy jeszcze szybki unboxing. iPhone 11, 64 GB. Czerwony to oznacza serię Product Red. I to oznacza, że Apple przekazuje jakiś procent z przychodów z tych wersji kolorystycznej na walkę z HIV i AIDS, więc też można wesprzeć jakąś słuszną sprawę. No i co, w środku słuchawki standardowe, jeszcze w 11 jest jeszcze wolna ładowarka, pod spodem kabel, który się bardzo szybko psuje, więc ja powiem szczerze, nawet często nie wyjmuję w ogóle tego kabla z pudełka i jak sprzeda telefon, to zazwyczaj z nowym kablem, bo no, dosyć szybko się niszczą i nie ma to sensu. Tutaj jako ciekawostka, zawsze jak jeździłem po mieście i widziałem, że ludzie mieli naklejone jabłuszka na samochodzie z tyłu, co trochę wydaje mi się dosyć dziwne, no ale nie będę już tam tego gdzieś tam komentował. No ale zastanawiam się zawsze, skąd oni mają tak naklejki, i przy iPhone 11, nie przy 11, przy X odkryłem, że te naklejki są w pudełku, więc jakby ktoś potrzebował, to może sobie nakleić je. Zamontowane 3D, bardzo fajne, świetnie chroni, świetnie przylega. Tutaj widzicie, no jest bardzo równo, wręcz idealnie równo. I to jest też, o czym wspominałem, czyli ta krawędź, która idealnie przylega do ekranu. Jest grubsza, więc też po naciśnięciu nic się nie dzieje, nic nie pęka, więc jest to bardzo trwałe. I co, czekamy jeszcze na etui satin case od Trzemka, bo akurat wszystkie sprzedaliśmy. Więc jak przyjdzie etui, to jeszcze wam pokażę, jak wygląda z założonym etui, jak etui jest dopasowane do szkła, ale telefon jest naprawdę fajny, już jest fajnie zabezpieczony i jak chcecie mieć tak samo zabezpieczony, to wpadajcie do iScratch od poniedziałku do piątku 12-18, Chełmżyńska 55, Warszawa.